Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku Info Simsów. A jedyną informacją w tym odcinku Info Simsów jest to, że EA niedługo wyda nową grę mobilną The Sims Mobile. Tak jak tutaj widzicie, ta gra wyjdzie w Polsce już wkrótce, więc tak naprawdę nie wiadomo kiedy. Wiadomo jedynie, że na razie wyszła w Brazylii, a na całym świecie ma wyjść już niedługo. Będzie to gra właśnie na iOS i na Androida. Będzie to gra do pobrania za darmo. Do niej macie też dwa zwiastuny w opisie odcinka, jakbyście chcieli sobie więcej zobaczyć z właśnie tej gry. No ale tak jak mówiłam, ona będzie przeznaczona tylko na urządzenia mobilne, nie na komputer i właśnie będzie darmowa, więc będzie to kolejna gra darmowa wydana przez EA i w swoim wyglądzie tak naprawdę mogę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo, ale to bardzo przypomina The Sims 4, a więc jeśli ktoś lubi The Sims 4, to ta gra będzie wyglądała do niego bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście są pewne różnice, główne różnice będą w wyglądzie tak naprawdę Simów, ale naprawdę bardzo wiele rzeczy będzie wyglądało podobnie jak w The Sims 4. Głównie wydaje mi się, że to meble i wyposażenie domów to jest takie są takie rzeczy najbardziej podobne do tego, jakie są w The Sims 4. Oraz jak tutaj już widzicie na rysunku, to też część ubrań jest bardzo podobna do tych, jakie mają nasi Simowie w The Sims 4. I to są też ubrania z dodatków i z pakietów rozgrywki, nie tylko z podstawki. Właśnie będą się zawierały w tej grze. A więc to będzie taka rozbudowana gra, która zawiera właśnie też wiele opcji z dodatków właśnie z The Sims 4, nie tylko z gry podstawowej. No dobrze, to było na tyle, więc jak chcecie przeczytać na ten temat, linki jak zawsze w opisie odcinka. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zachęcam też do oglądania moich innych serii. Niedawno rozpoczęłam wyzwanie psychiatry, które jest publikowane w czwartki oraz cały czas w soboty i we wtorki jest publikowane wyzwanie Legacy Challenge, chociaż tam już ono się powoli kończy, bo już nam się narodziło tam 8. pokolenie z 10. A więc mam nadzieję jeszcze raz, że ten odcinek Wam się podobał i ten króciutki odcinek InfoSimsów to chyba będzie najkrótszy odcinek, no ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!